Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie ze zboru w Podkowie Leśnej, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy sięgali do kolejnego materiału w kwartalniku Ożywienie i Reformacja. Będzie to już kolejna, dziewiąta lekcja. Razem ze mną w studio jest Żenia, Mieczysław i Janusz. Większość tych osób jest wam już znana i jak zwykle dzisiaj chcemy poprosić Boga, aby był z nami. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Tobie za kolejne studium ze Słowa Twego, za możliwość rozważania spraw, które dotyczą ożywienia i reformacji. Pragniemy Słowo Twoje czytać i stosować je, aby to słowo stało się dla nas nie tylko jasne ze względu na wiedzę, ale przede wszystkim ze względu na praktyczne życie. Błogosław zatem nas tutaj i prosimy szczególnie, abyś był obecny, kiedy będziemy te kwestie rozważać pod wpływem Ducha Twego. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Wierzymy, że Bóg nam pomoże dobrze rozumieć Jego słowo. I zapraszamy was, drodzy widzowie i słuchacze. Bierzcie udział w tej lekcji. Zadawajcie może pytania, jeżeli macie. I na tym tle chcecie je przesłać tutaj do studia, do Podkowy Leśnej. Będzie to taka dobra więź pomiędzy nami. A my teraz chcemy zająć się, jak już wspomniałem wcześniej, dziewiątym tematem z tej serii Ożywienie i Reformacja. Do tej pory zapewne zauważyliśmy, że mówiliśmy przez 8 tygodni o ożywieniu. Mam dobrą wieść. Od dzisiejszego studia aż do końca, przez kolejnych 5 tygodni, będziemy mówić o reformacji. Przypomnijmy sobie, co rozumiemy pod pojęciem ożywienie. Po 8 studiach już powinniśmy móc to wyrazić w kilku zaledwie słowach. Proszę bardzo. Odnowienie duchowego życia. Odnowienie duchowego życia. Czy jeszcze jakieś myśli w tym względzie mamy? W ogóle jakieś takie obudzenie się z letargu, ze snu, chociażby takiego, jak, do jakiego te fotele tutaj nas przyzwyczajają, prawda? Żeby to było żywe, żeby to było aktywne. Żeby to nie było obojętne po prostu, ale żebyśmy wychodzili do przodu, jak to się mówi. Mówimy o ożywieniu w życiu chrześcijańskim, prawda? Mieczysław, ty chciałeś... No też. Właśnie chciałem powiedzieć, że mając takiego Boga wszechmogącego, nie sposób nie być ożywionym. Ale może to przebiegać tak na zasadzie, powiedzmy, spadku i wzrostu. Tak. Natomiast tu chodzi o ożywienie ciągłe, czyli o proces, o trwanie, prawda? Cały czas, które może być w Bogu, bo Bóg jest mocą, Bóg jest wszechmocny i On nas dotyka, naszego serca, naszego umysłu. Bardzo dobrze. Praktyka, zobaczymy jak to nam myślę, że dla nas ludzi to jest trudne, bo my mamy organizmy tak przygotowane i przystosowane, że potrzebujemy odpoczynku, czyli letargu, snu i znowu dopiero możemy działać, prawda? I to myślę, że się w jakimś sensie przekłada na nasze życie duchowe również. To nie jest takie obojętne. Ale ja odniosę się do tego, co Janusz bardzo powiedział. O, no to dzisiaj nie będzie drzemki tutaj. Tak, dlatego, moi drodzy. Dlatego, że dla mnie ożywienie to jest ścisła więź z Bogiem. Jeśli ścisła więź z Bogiem, to poza snem, słusznie, to co powiedziałeś, poza odpoczynkiem snem,
można uznać, że chciałbym to ożywienie musi mieć ciągle. Czy ożywienie to jest ścisła więź, czy ożywienie jest wynikiem ścisłej więzi? Wynikiem ścisłej więzi. Bo to tak, musimy sprecyzować tak, już tak, tutaj. Tak. Dobrze, a co to jest wobec tego reformacja? Bo jeżeli mówimy, że coś ma być zreformowane, to znaczy, że to kiedyś było sformowane, sformatowane, później zdeformowane, bo mówimy o reformowaniu. Co to jest reformacja? W naszym chrześcijańskim doświadczeniu na tle ożywienia. No, na przykład zmiana poglądów jakichś. Teorię, praktykę. Myślę, no, że ta zmiana powinna tak iść w kierunku tego re, czyli to, co było. Prawda? Nie, powracać do sobie, źródła, prawda? Nie, że my sobie w tej chwili wymyślamy jakieś nowe teorie zupełnie, prawda? I pod mianem reformy je podszywamy. Bo takich reformatorów często spotykać możemy w naszym życiu, którzy coś tam się im, prawda, przyśni albo wyrwą coś z kontekstu i na tej podstawie chcą zrobić reformację. My mamy wrócić do podstaw, do fundamentów, do tego, co nam Bóg przekazał w swoim słowie. Ściśle. Januszu, dziękuję, naprawdę dziękuję za tę trafną myśl, dlatego że jeżeli ktoś coś mówi, a tego jeszcze nie było, co ja wam powiem i pokażę, to nie jest reforma, to jest formatowanie czegoś, ale to nie jest reforma. Reforma to jest powrót do źródła. I znana i ceniona pisarka chrześcijańska powiedziała tak: gdy w życiu zauważysz, że coś się wali, że robi się mroczno i ciemno, przypomnij sobie, gdzie ostatni raz widziałeś światło i wracaj tam. To jest reforma, to jest reformacja. Co jeszcze na temat reformacji moglibyśmy ogólnie powiedzieć? No, ogólnie można byłoby powiedzieć, że to są wszelkie formy czynne. To nie da się, prawda, dyskutować o tym tylko i powiedzmy w teorii to przedstawiać, ale reformacja domaga się ode mnie, od nas, prawda, pewnych działań, czyli pewnych czynów. Tak, tak jak to czytamy też w Biblii, że wiara bez uczynków jest martwa i tak dalej. A więc uwierzyłeś, no to za tym idą oczywiście zmiany pewne, tak jak już wspomnieliśmy. Czyli w reformacji mogą wziąć udział tylko żywi ludzie albo ożywieni. Czyli jeżeli w takim letargu duchowym, w taki letarg duchowy popadliśmy, to trudno mówić o reformowaniu. Bo nie wiemy co. Chodzimy po omacku, jak niewidomi. Natomiast gdy ocknęliśmy się ze snu, to tak jak gdybyś powiedział, przecież ten budzik mnie dopiero teraz obudził? Nie, on cię budził już dawno, ale ty go stłamsiłeś. Ale teraz się ocknąłeś i widzisz, przecież mam pewne zadania do spełnienia. A więc szybko do dzieła. I musisz sobie przypomnieć, co takiego ja mam zreformować w moim życiu? Nie w życiu sąsiada. Wielu ludzi chce reformować innych ludzi. Co w moim życiu mam do zmiany? Nie w innym kościele, tylko w moim kościele, tak, prawda? W mojej społeczności, w moim zborze. No ale teraz przejdźmy już do przykładów, które to studium nam dostarcza. Pierwszą postacią, u której widzimy reformę i wskazany został nawet ten tekst z drugiej księgi Kroniki, 20 rozdział, to jest król judzki Jehoszafat. Co moglibyśmy, zanim wydarzyło się to, co jest opisane w 20 rozdziale, co moglibyśmy sobie przypomnieć o Jehoszafacie? Kto to był, co to był za król? No między innymi to, że był synem Asy, że był, faktycznie był reformatorem, bo początkowe jego życie to jest jakby odrestaurowanie królestwa, powrót do tego, co już wcześniej za czasów Mojżesza się wydarzyło, a więc sędziowie w każdym z miast. Czy to oznacza, że ojciec mu spuściznę taką nieciekawą zostawił? Asa? No raczej tak, raczej zostawił mu taką spuściznę, tak, słusznie tutaj pastor mówi, ale właśnie ta kwestia tutaj dotyczy tego, że
przy reformacji to rzeczywiście to nie można mówić o reformacji i zrobić samemu to, prawda? Tam jest w tą historię całą bardzo mocno wkomponowany sam Bóg Wszechmogący. Tutaj tu się taka analogia mi nasuwa, jak za czasów królów izraelskich Asa był też reformatorem. Też, ale powiedziane jest w 15 wierszu drugiej Księgi Kronik, 17 rozdziale. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Natomiast jeżeli chodzi o Jehoszafata, to jest powiedziane też w 20 rozdziale i 33 wierszu, że jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione w dalszym ciągu, ale potem, tylko teraz nie wiem, czy znajdę ten tekst, wiem, że Jehoszafat w końcu te świątynki zlikwidował. Co było niebezpieczeństwem dla Jehoszafata już jako reformator? Czy Jehoszafat był reformatorem do końca swojego panowania? No nie, właśnie. Miał słabsze momenty też. Mhm. Tak. Tutaj przypomina mi się tekst taki, który został wypowiedziany w Słowie Bożym. Kto stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Mhm. I to można też w jakimś stopniu zastosować do Jehoszafata, kiedy wszedł w takie bliskie relacje z królem izraelskim Królestwa Północnego Achabem, a potem z jego synem Amasjaszem. Także to było niebezpieczne. Jeden tekst z 18 rozdziału drugiej Księgi Kronik chciałbym, aby ktoś przeczytał wiersz pierwszy. No, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia. Pierwsze, prawda? To jest niesamowite. Tak. Zdawać by się mogło, idziemy z Bogiem, Bóg nam błogosławi, tak, i bogactwo nam daje, i sławę nam daje, a wtedy... A wtedy no jeszcze do tego spowinowacił się z Achabem. No miał sąsiada. Też bogatego, też wpływowego. Prawda? A więc na salony poszedł, prawda? Czy chrześcijaninowi to też może grozić dzisiaj? Może. To jest niebezpieczeństwo, tak, prawda? To jest niebezpieczeństwo. Mamy tendencję do uniezależniania się od Boga, gdy czujemy fortunę, bogactwo, wpływ. Mamo, chwalą nas, właśnie sława rośnie. I później, gdy już jest u Achaba, razem na wojnę mają wyruszyć, w Jehoszafacie jednak coś prawego jeszcze drzemało. Pamiętacie, jak go Achab zachęcał do wspólnej wojny? Na czym zależało Jehoszafatowi wtedy? No właśnie, czy iść na tą wyprawę wojenną, tak, czy nie? Mhm. To pytanie bardzo mi się podoba. Czy jest tutaj jakiś prorok Pana? Tak. Zależało mu na dobrej radzie. Na radzie od Boga. Konkretnie. Jest bardzo ważne. Ale... Tam wielu proroków występowało, tak zwanych proroków, tak, prawda? Którzy radzili, tak będzie zwycięstwo. A jeden przyszedł, mówi, skoro chcecie, żebym mówił to, co chcecie słyszeć, to ja wam to powiem. Ale król podchodzi, mówi, powiedz mi, jak to jest naprawdę. Mnie się to tak skojarzyło, to wydarzenie, no, bo w końcu jak był mu tak błogosławi, było mu tak dobrze, to już mógłby zabezpieczyć go, żeby tam na niego żadni wrogowie nie nacierali i tak dalej. Jednak Pan Bóg cały czas o nas pamięta. Nawet jak nam jest dobrze, to nam czasem ześle taki najazd albo awarię komputerów, prawda, w całej firmie, żeby się nam za dobrze nie powodziło. Czasem, mówisz, prawda, o swoim doświadczeniu. Oczywiście. Tak. Także to są, nie zadzieraj nosa za bardzo wysoko. Pamiętaj, że potrzebna ci jest pomoc moja. I tyle. I później Jehoszafat rozumie, że naprawdę Boga trzeba serio traktować. Miał kapłanów, miał lewitów, oni robili, co chcieli. On ich w jakiś sposób formatuje według tego, co już Dawid wcześniej uczynił w świątyni. I po tych wydarzeniach, w 20 rozdziale, w wierszu pierwszym czytam, po tych wydarzeniach, gdy Jehoszafat znowu wraca do Boga i wie, że to od Boga wszystko jest uzależnione
i jego panowanie, i królestwo, i losy narodu, i jego życie. Ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. To jest zaskakujące. Wtedy, kiedy przychodzisz blisko do Boga, wtedy cię coś uderza. Ale to było tak, że w trzecim wierszu pisane jest: wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Czyli jak trwoga, to była, do Boga. Czyli to były maski, prawda? Tak, musiał trochę strachu dostać. Mm-hmm. Bo inaczej by się do tego Pana nie zwrócił. No cudowny jest nasz Bóg. Jak się wam wydaje? On dopuszcza pewne trudne sytuacje, abyśmy, będąc w tych trudnych sytuacjach, przypomnieli sobie, że z nim było inaczej i zechcieli wrócić. I to jest ta reformacja. Powrót tam, gdzie jest światło. Popatrzmy jeszcze, kto ruszył przeciwko Jehoszafatowi. Sami krewniacy. Ludzie skądinąd wierzący. Amonici, Moabici, toż to są dzieci Lota. Tak. Maonici, wielu uważa, że to było albo plemię jedno wśród Edomitów, bo oni zamieszkiwali górę Seir, a tam byli Edomici, a Edom to brat Jakuba. Czy można dopuścić, że ze strony ludzi, których traktowaliśmy, no przynajmniej nie jak obcych, że mogą zaatakować? No, wynika z tekstu, że tak, ale być może czasami albo nieraz nasze życie też wskazuje na to, że takie sytuacje się zdarzają. Mhm. W ogóle życie ludzkie to jest pole walki. Pytanie jest tylko takie, po której stronie stoimy? Czy po stronie Boga, czy po stronie kogoś innego? Bo jeśli stoimy po stronie Boga, no to tak jak Jehoszafat, mimo wszystko, że powiedzmy odszedł od Boga w jakimś stopniu, to jednak to, co było wcześniej w jego sercu, pozostało tylko troszkę przygaszone. I teraz Bóg chciał to obudzić. I bardzo pięknie tu czytamy, że przyszedł do Boga w trudnych chwilach. Drodzy, koniecznie przeczytajcie, gdziekolwiek jesteście, cały 20 rozdział drugiej Księgi Kronik. My nie mamy czasu, ażeby to przeczytać, ale ja przeczytam tylko ostatni tekst. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, mówi Jehoszafat. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. On mówi z doświadczenia tutaj, on wie, co mówi. Zresztą do tej bitwy bardzo ciekawie był przygotowany. Tutaj zbrojnych prawie nie widzimy. Tu widzimy kapłanów, trębaczy, tu widzimy hymny pochwalne. Co to za walka? Koniecznie, drodzy, czytajcie 20 rozdział. To jest wspaniała lekcja dla nas, tak długo jak ta ziemia trwa. Kolejna lekcja z reformy, czy reformacji. Jesteśmy już w erze chrześcijańskiej. Powstają zbory. Apostoł Paweł, ten herold Ewangelii, wędruje po Azji Mniejszej, dostaje się później do Europy. W Koryncie powstaje zbór. Nie czytając jeszcze żadnego tekstu. Ale znamy listy Pawła do Koryntian. Czy ten zbór był taki świetlany, że można go było stawiać za wzór wszystkim zborom? Jesteśmy w czasach apostolskich. Pisze apostoł Paweł do nich w drugim wierszu. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc cudowne świadectwo. Czy to jest świętość ta aureolowa, kanoniczna? O jakiej świętości mowa jest w Piśmie Świętym i w tym przypadku, i w tym pozdrowieniu? To jest świętość, do jakiej nas Bóg powołuje. To są ci powołani, ci odłączeni. Prawda? Tak. Oni należą do Boga. Czy oni byli bezgrzeszni? Okazuje się, że nie.
Nieraz jest takie zawołanie, gdybyśmy tak wrócili do pobożności chrześcijaństwa apostolskiego. Chciałbyś przynależeć do zboru w Koryncie? Ale Bóg wie, że oni poznają już ideał w Ewangelii Chrystusowej. Mają upadki, tak jak Jehoszafat je miał. I Paweł pisze do nich listy. On zakłada ten zbór, mówi, jesteście święci, powołani i mówi, przypomina im, kim tak naprawdę są dla Boga. W szóstym rozdziale, w trzecim rozdziale, w szóstym rozdziale. O czym mówi? No właśnie w szóstym rozdziale jest tutaj taki tekst i w zasadzie poprzednie teksty no, wskazywałyby na to, jakie tam problemy były. Moralne. Bardzo poważne. Bardzo poważne problemy, tak. I właśnie tu 19 i 20 wiersz tego szóstego rozdziału jest bardzo istotny. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Więc chrześcijanin może się zapomnieć, prawda? Czy my się też zapominamy? Możemy zapominać się, tak. Możemy się zapominać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, tak. Tym bardziej, że jesteśmy cielesnymi. Bo tutaj apostoł Paweł nie mówi tylko o duchu, o duchowym życiu tych Koryntian, ale mówi też o ciała. O zachowaniu normalnym. O całości. Tak. Prawda? Mówi, Bóg was wykupił dla swoich celów. Bóg chce was uświęcić. Jesteście świątynią Ducha Bożego. A skoro tak, to no popatrzcie, jak wygląda ta świątynia. W Starym Testamencie świątynia właśnie przez reformatorów kilkakrotnie była oczyszczana, prawie że odgruzowywana z rzeczy, które tam nie powinny być. Mówi, popatrzcie na swoje życie. Co trzeba byłoby zmienić? Jak to wszystko naprawić? Mówi, ja nie mogę was pochwalić, was świętych. Ja muszę was skarcić. Toż to wśród niewierzących nie ma takich zachowań, jak wśród was. Ale gdy Paweł napisał list, to później zaraz napisał drugi, bo oni zrozumieli, powiedzieli, Boże, dokąd myśmy doszli, jak niskośmy upadli. Pomóż nam. I Paweł mówi, dziękuję, że was zasmuciłem. Nie chciałem was zasmucać. Ale bo w takim smutku człowiek może się pogrążyć i w ogóle stracić nadzieję. Mówi, ale jest smutek, którym reguluje Bóg, który powoduje upamiętanie. To upamiętanie, ożywienie, a gdy już wiesz, że Bóg ma dla ciebie coś cudownego i że ci przebaczył, to czas na reformację, czas na zmianę. A ja bym chciał do tego dodać jeszcze i wdzięczny jestem apostołowi Pawłowi, że ten 13 rozdział jest właśnie w pierwszym liście do Koryntian. Mhm. Nie w drugim, a w pierwszym. Mm-hmm. Bo do tego wszystkiego, jeżeli mamy zrobić reformację, no to moglibyśmy zrobić ją na zasadzie tego, że Jezus wziął bicz i powywracał stoły, prawda? Mm-hmm. I porozwalać, porozburzać wszystko. I tego. Apostoł Paweł mówi, a tu miłość jest. Mm-hmm. Najważniejsza jest miłość. Ona pozostaje. Wszystko inne zniknąć może, ale miłość musi zostać. Bardzo ważne. Bóg nie jest likwidatorem, tylko prowadzi do odnowy. Proszę. Ja chciałam jeszcze dodać tą reakcję Koryntian na radę Pawła na te listy. I tutaj akurat napisane 2 Koryntian 7,16 bardzo pięknie napisane, że Paweł mówi, raduj się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. To była taka bardzo piękna reakcja. Odbudowane zaufanie. Nawet tego, tak. Który był ich duchowym ojcem, bo on założył ten zbór. Kiedyś do tego zboru napisał, myślicie, że ja was tak srogo traktuję, że w listach tak potężnie was karcę? Mówi, bo wy może, być może macie wielu nauczycieli, ale ja was przez Ewangelię spłodziłem dla spraw duchowych, dla Chrystusa. Ja jestem waszym duchowym ojcem, ja cierpię, gdy wy cierpicie. Ja chcę być z wami w Królestwie. Czyli wracając do twojego pierwszego pytania, chciałbym być z Boże w Koryncie.
bo lepszy nie jestem od nich, od tych z tego pierwszego listu, a chciałbym też mieć taką szansę tak się poprawić, jak żeby mógł do mnie napisać ten drugi list. Prawda? Jeżeli jesteśmy otwarci i gotowi na Boży zew, na Boże wezwanie, aby podążyć za tym głosem. To jest sprawa pierwszego tego podejścia do zboru w Koryncie. Jest jeszcze inny zbór, zbór efeski, o którym czytamy w Księdze Apokalipsy w 2 rozdziale. Pierwsze 6 tekstów dotyczą przesłania, jakie Jezus Chrystus daje Janowi tam na wyspie Patmos, który on w postaci listu ma wysłać do tego zboru. Jakie tam przesłania są? Jak wyglądał ten zbór w Efezie? Czy jakieś porównania widzimy z nami, z naszą rzeczywistością obecną? No, przesłania tutaj, można by powiedzieć, są zachęcające, gdy się czyta ten list, tak, po prostu tekst po tekście, że uczynki Jezus Chrystus zna, trud i prawda, całe zaangażowanie, wytrwałość. Przecież w pierwszym wieku trzeba było toczyć walkę o to, żeby być chrześcijaninem, ale też przecież to, co zauważamy i też z historii, no to całe to Cesarstwo Rzymskie, cały basen Morza Śródziemnomorskiego trzeba było, jak to się mówi, przeewangelizować. Więc oni położyli ogromny trud. A jednak jest tu postawiony pewien zarzut. I w zasadzie nie chodzi o to, że jest trud i jest cierpienie, jest cierpliwość, ale chodzi o to, że coś opuścili ci w zborze efeskim. I on tutaj mówi, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Więc to jest ciekawe. No. Czy to, co otrzymali wcześniej, to rzeczywiście już przestało mieć miejsce? W wierszu 2 mówi o poprawności teologicznej tego zboru. On wykrywa tych, którzy są kłamcami, którzy się podszywają pod chrześcijan, ale nie uczą tak, jak Chrystus uczył. On stwierdza się, że są kłamcami. Ja tak samo uważam. Ale mówi, ty wiesz, że tracąc miłość, ty spadłeś z wielkiej wyżyny? Ty nie jesteś zbawiony za to, co robisz? Ty to, co robisz, robisz dzięki Bogu, który cię zbawił. A więc jeżeli będąc pracowity, chcesz pracowitością wykazać się przed Bogiem, robisz błąd. Wykaż się wiernością. Te frazy listu do Efezjan tak się mi kojarzą no, z naszym Kościołem, ale nawet pomijając to, że już nasz Kościół dość długą ma historię i to z miarę upływu czasu też może się zdarzyć, poszedłbym tylko do mojego życia. Fakt, jeżeli żeśmy żyli pod reżimem komunistycznym, to była inna ta wiara była, inne były parametry. Inne były odnośniki. Wtedy było trzeba naprawdę walczyć. Dzisiaj żeśmy osiadli na laurach i to jest bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ten sam spadek tutaj, skąd żeśmy, z jakiej tej wyżyny, skąd żeśmy spadli. Jako Kościół, jako zbór. Tego młodzi nie pamiętają, nie mogą pamiętać, ale my niektórzy tutaj trochę pamiętamy. Ale tamta gorliwość i duch ewangelizacyjny, i żarliwość nadal są. Amen. Ale mówi, Bogu. Tak, ale mówi, motywacja nie ta. Pracujecie, żeby się wykazać pracą. Nie dlatego, że kochacie ludzi. Nie dlatego, że mnie miłujecie. Tylko myślicie, że ja tego od was oczekuję i was z tego rozliczę. Można i tak pracować i być misjonarzem. Mówi, ale jeżeli utracisz miłość, to utraciłeś Boga, bo Bóg jest miłością. Jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj Chrystus też mówi, ale ja ci pomogę. Wstrząsnę tobą. I tak się stało w rzeczywistości, bo ten zbór stał się jak gdyby symbolem wydarzeń, które działy się w ogóle w chrześcijaństwie w pierwszym wieku naszej ery. No ale szybko czas nasz ubiega. Jak dużo chciałoby się jeszcze mówić. Przenosimy się 15 wieków dalej.
Mamy wielkiego reformatora, którego zna historia, którego cenimy, Lutra, Marcin Luther, doktor nauk teologicznych, wykładowca na Uniwersytecie w Wittenberdze, duchowny. Co on zauważył w chrześcijaństwie, a powszechny, ówczesny Kościół reprezentował w ogóle chrześcijaństwo. Inne było gdzieś tam w szczątkach. Co zauważył w swoim własnym Kościele? Ja myślę, że Lutra dotknęło najbardziej to, że widział to i pewnie i w jego życiu też to miało. Mhm. Bo żył i był wśród tych ludzi i nauczał też wśród tych ludzi. Sam się uczył i też uczył innych. Zauważył to, że ludzie szukają zbawienia poprzez własne uczynki. Zapracowanie jakby na to zbawienie. No więc umartwiania różne, prawda, posty, wiele rzeczy. No przecież jak szli do Rzymu w pielgrzymkę, no to te schody trzeba było pokonać na kolanach. No, skąd my to znamy? Dzisiaj też to jest. Wśród chrześcijan też ten sposób jakby poznawania kwestii zbawienia. I Luter tutaj widząc to, a czytając w Biblii, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, więc zaczął zastanawiać się nad tym. Coś tu nie jest tak. Tak. Luter przede wszystkim chciał rozwiązać własny problem. On napisał i wielokrotnie o tym mówił, że jeżeli ktoś może być zbawiony za życie pobożne, to on. Ale on nie miał spokoju sumienia. Dopiero gdy znalazł te teksty w liście do Rzymian, jako uczony, doktor nauk teologicznych, on je znał skądinąd. Czytaliście kiedyś Pismo Święte, znane teksty, które nowym światłem tryskają i mówią do nas, jak nigdy nie mówiły? Tak przemówiły do niego. Lutrze, to nie posty, to nie biczowania, to nie pielgrzymki, to nie odpusty, to nie płatne modlitwy. To zbawienie z łaski przez wiarę. Na podstawie historii Lutra myślę, że mamy prostą formułę, prostą regułę. Jeżeli nie będziemy sięgali do wzorca, a tylko będziemy się na pomocach naukowych skupiali, to daleko nie zajedziemy. To możemy wypaczyć tak naszą religię i naszą wiarę, że znajdziemy się w takim stanie, jak się znalazło chrześcijaństwo w tamtych czasach. Dopiero jak znalazł Pismo Święte i jak na nim oparł swoją wiarę i swoje życie, to się musiało stać, to się stało. Chciałbym, by ktoś z listu do Efezjan przeczytał z drugiego rozdziału teksty od 8 do 10. Albo wiem łaskę zbawienia jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. Jakie to piękne. Nie zarobisz na zbawienie i za nic, co ty człowieku czynisz, nie możesz być zbawiony. Zbawiony jesteś darmo z łaski, z uwagi na to, czego dokonał Chrystus. Ale teraz, mówi, to nie jest koniec. To może spowodować ożywienie twoje. Taka radosna wieść. Chcesz się tego uchwycić. Chce ci się na nowo żyć. I mówi, ale Jego, Chrystusa dziełem, jesteś stworzony w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył, byśmy w nich chodzili. Ludzie często mają kłopot ze zrozumieniem. To jak to znaczy? Zbawiony jestem z wiary i mogę żyć tak, jak tylko chcę? Hulaj, duszo, piekła nie ma? Nie. Twoje życie się zmieni. Jeżeli przyjąłeś zbawienie, to naturalnym wynikiem jest nowonarodzenie, ożywienie, poznanie Bożej woli, Bożych przykazań i życie zgodne z nimi. Ty musisz być świadectwem dla otaczających cię ludzi, że jeżeli tobie Pan Bóg pomógł i wyrwał cię z tej matni, zaufania samego do siebie. Luter tak to zrozumiał. Niektórzy to zrozumieli za czasów Lutra, szczególnie chłopi.
wzniecili powstanie i powiedzieli, że reformacja to przewrót polityczny. Luter był przerażony, co się dzieje. On wiedział, że reformacja to powrót do tego, co zostało zdeformowane, powrót do wiary, do Pisma Świętego. I takie pytanie. Wierzymy, szczególnie jako adwentyści, że czas, na który czekamy, powtórne przyjście Chrystusa, zbliża się. Czy Bóg, patrząc na nas, na nasz Kościół, na chrześcijaństwo, ma nam coś do powiedzenia, żeby nas postawić w alert, ożywić i może pomóc w zmianie kierunku naszego życia? Czy czytamy, jest jakieś takie poselstwo dla ludzi żyjących przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Gdyby nie było, to by nas tu chyba nie było. Prawda? Czy ktoś chciałby odczytać to właśnie, tę część poselstwa i efekt tego posłania, który realizuje się w tej chwili, w naszych rzeczywistościach? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Niesamowite, niesamowite. Bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie. Nie starajcie się sami coś zmienić, sami coś zrobić. Przyjdźcie do Boga. I tu nie chodzi o strach przed Bogiem, tu chodzi o bojaźń. Bojaźń wynikającą z czego? Dlatego wcześniej szósty wiersz mówi, że ten anioł, który leciał poprzez środek nieba, miał Ewangelię wieczną. No i teraz tak, pytanie jest takie, no kto się ma bać Boga? Ten, kto grzeszy, czy ten, kto żyje zgodnie z Ewangelią wieczną? Prawda? Więc Ewangelia wieczna daje nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jego sprawiedliwość, Jego szatę sprawiedliwości. Stąd Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, powiedział na początku tam, że teraz nie ma potępienia. Nie ma potępienia w Chrystusie Jezusie, jeżeli jesteśmy w tym Chrystusie Jezusie, prawda? Jeżeli przyjęliśmy Go z Jego całą ofertą, zbawieniem Jego, prawda? Z Jego sprawiedliwością. Ta łaska Jego jest tak ogromna, że tutaj potem bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, no to oczywiście ten sąd się odbywa, bo my żyjemy rzeczywiście w fazie sądu. No i możemy badać serca swoje. Każdy człowiek ma możliwość badania serca swego, prawda? Co jeszcze jest do zrobienia, co jeszcze jest do załatwienia, bo ta reformacja musi iść, postępować. A już starożytni w Starym Testamencie wiedzieli o tym, Salomon to napisał, inni pisali psalmiści, bać się Boga to stronić od złego, to nie drżeć przed Nim, to nie uciekać przed Nim, to lgnąć do Niego i stronić od złego. A jaki jest efekt przyjęcia tego przesłania? W wierszu 12, w tym samym 14 rozdziale Księgi Apokalipsy możemy przeczytać. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To jest efekt. Stworzeni jesteście do takiego życia. Życia zgodnego z wolą Bożą. Ale to jest oparte na relacji miłości. Bo możesz usiłować nawet zachowywać wszystkie Boże przykazania, ale tak jak Efezjanie, opuścić miłość, rozstać się z Bogiem. I to jest przegrana. Czy w podsumowaniu ktoś chciałby jeszcze parę może myśli albo jedną jakąś myśl przekazać? No właśnie w podsumowaniu jest tutaj jakby takie rozróżnienie ożywienia od reformacji. Czy mógłbyś tę myśl przeczytać, Mieczysław? Tak, że to są dwie różne rzeczy. I ta myśl mówi tak. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, obudzenie sił umysłu i serca oraz zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja zaś oznacza reorganizację, zmianę poglądów i teorii oraz nawyków i praktyk. Reformacja nie wyda dobrego owocu
sprawiedliwości, jeśli nie jest połączona z ożywieniem ducha. Ożywienie i reformacja mają wykonać wyznaczone im dzieło, a realizując to dzieło muszą być ze sobą połączone. Dziękuję bardzo serdecznie. Autor tego materiału przygotowanego jest praktykiem chrześcijańskim. Wielu z nas go osobiście zna. Mark Finlay to jest człowiek, który uwierzył Bogu i oddał mu życie swoje. I wcale nie ufa w tym, co czyni, a Bóg pozwala mu czynić dużo na całej kuli ziemskiej. Tysiące ludzi po prostu z uwagi na to, że Bóg nim jako instrumentem swoim się posługuje, nawraca się do Boga. Ale Mark zawsze mówi, to nie ja, to Bóg, to Jego łaska, która tego wszystkiego dokonuje. A więc ożywienie i reformacja. To była pierwsza lekcja z tej drugiej części materiału naszego podręcznika kwartalnego. Zachęcam bardzo serdecznie do studiowania kolejnych lekcji i spotkań z grupą, która tutaj studiuje i możemy razem się cieszyć z tego, że Słowo Boże jest niezmienne. Słowo Boże zawsze daje nam to i wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Zakończymy nasze spotkanie modlitwą. Drogi Panie Boże, dziękujemy za to rozważanie lekcji sobotniej szkoły, za to, że pokazał nam, że zawsze miałeś swoich proroków, którzy prowadzili Izraelitów i wszystkich ludzi, którzy chcieli, przyjmowali Ciebie do ożywienia i reformacji. Dziękujemy za ten przykład Efezji, który mieli oni tą pierwszą miłość, Boże, i chcemy prosić, żeby my także nie zgubili tą pierwszą miłość, żeby my zawsze polegali na Twoją mocy, żeby zawsze wzrastaliśmy w łasce i poznaniu Ciebie, naszego Zbawiciela. Za wszystko dziękujemy Ci. Amen. Amen.